Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry i drodzy bracia, w dniu wczorajszym była mowa o konieczności pomnażania otrzymanych darów od Pana. Mówiliśmy sobie o modlitwie i o niepoddawaniu się zwątpieniu. Tematem przewodnim Słowa Bożego w dniu dzisiejszym są wiara i nawrócenie. I nie chodzi o to, że musimy z naszego rozważania uczynić usystematyzowanego traktatu o wierze i nawróceniu. Spróbuję poprzestać na uchyleniu kilku wątków dotyczących wiary i nawrócenia. Drodzy, żyjemy pośród innych ludzi. Często, powiedziałbym, anonimowo. Przechodzimy obok siebie, przed naszymi oczyma przemykają setki osób, tysiące twarzy, po których nie pozostaje nawet, bym powiedział, cień wspomnienia. Zdarza się jednak, że człowiek przechodzi przez sam środek duszy drugiego człowieka. Czasami są to spotkania, które sprowadzają na nas, bym powiedział, jakieś olśnienie. Są to osoby, które napełniają nas fascynacją. Czasem jednak są to spotkania jak kataklizmy, pozostawiające po sobie tylko zgliszcza, ruiny. Los człowieka jest takim spektaklem spotkań i rozstań, niosącymi za sobą i dobro, i niekiedy zło. Tekst dzisiejszej Ewangelii ukazuje również takie spotkanie, ale spotkanie, które sprowadziło, bym powiedział, światło wiary. Często dziś stawiane jest pytanie o wiarę. Cóż to jest wiara? Wiara w znaczeniu ewangelicznym. Co znaczy wierzyć? Pytania ważne i pytania wciąż bardzo aktualne. Zwłaszcza dziś w takim społeczeństwie zracjonalizowanym, społeczeństwie nowoczesnym, jak to się mówi, społeczeństwie sieciowym, społeczeństwie ryzyka. Często mówi się i pisze o wierze jednostronnie, ja bym powiedział jakoś tak cząstkowo, jako o akceptacji pewnej liczby prawd przez Boga objawionych, a przez Kościół podawanych do wierzenia. Innymi słowy, chodzi tu o akceptację artykułów wiary zawartych w credo, które wyznajemy podczas każdej mszy świętej niedzielnej. Ewangelia, którą wszyscy przed chwilą wysłuchaliśmy, ukazuje nam wiarę jakby z innej strony. Jest to przykład, bym powiedział, wiary autentycznej. Przenieśmy się zatem może oczyma wyobraźni do okolic Jerycha, niedaleko Morza Martwego. Tam właśnie miało miejsce owo spotkanie, spotkanie Jezusa z niewidomym. Zauważmy, w centrum jest Jezus Chrystus, Syn Dawida, Pan. I w tym centrum została wyznana wiara w Jego osobę.
Czym jest ta wiara? Jest pewnym ustosunkowaniem się do osoby Jezusa. Wiara na pierwszym miejscu nie jest przyjęciem jakiejś określonej nauki. Wiara jest postawą człowieka, którego spotyka Jezus. Postawa ta wyraża się w całkowitym zawierzeniu, w całkowitym zaufaniu Jezusowi, w którym obecna jest moc Boża. I to zaufanie Jezusowi, jak słyszeliśmy, wyraża się w głośnym wołaniu: ulituj się nade mną. I mimo nastawienia tłumu, który pragnął, żeby, czy chciał, żeby ten niewidomy zamilkł, on jeszcze głośniej wołał: ulituj się nade mną. A przecież nie widział znaków, jakie Jezus czynił. Był niewidomy. A jednak z wielką ufnością zwrócił się do Jezusa. Nic go nie mogło od tego jakoś odwieść. Wiara tego niewidomego była zawierzeniem i zaufaniem, a jednocześnie powiedziałbym, że była również wyznaniem. Wyznanie wiary, drodzy, jest konsekwencją całkowitego zawierzenia. I więcej, wypełniają się tutaj w tej Ewangelii, w tym spotkaniu Jezusa z niewidomym, proroctwa poprzez wypowiedziane słowa do Jezusa, że jest On Mesjaszem, jest Synem Dawida, jest Panem. W wyznaniu tym można powiedzieć też, że sformułowane jest credo. I dzięki takiej wierze ów niewidomy został uzdrowiony i zbawiony. Usłyszeliśmy później: natychmiast, tak pisze ewangelista Łukasz, natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Konsekwencją wiary było przejrzenie i pójście za Jezusem. Iść za Chrystusem oznacza nic więcej jak naśladowanie Go. Iść za Jezusem to przyjąć Jego Ewangelię, przyjąć Jego drogę, dokądkolwiek ona by wiodła. Iść za Nim to znaczy wkroczyć na Jego drogę krzyżową. Wiara, drodzy, wiara zmienia styl i kierunek naszego życia. I w tym wypadku wiara zmieniła styl i kierunek życia tego niewidomego. Siedział przy drodze, żebrał. Po spotkaniu z Jezusem wstąpił na drogę naśladowania. Wyznał wiarę w Chrystusa jako Pana, a poprzez to wyznanie stał się Jego uczniem. Publicznie wyznawana wiara uzdrowionego była apostolska. Oddziaływała przecież na cały lud, bo znowu usłyszeliśmy: także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. I to jest dopiero pełna i prawdziwa wiara ewangeliczna. Nie ma wiary bez Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas wiary prostej, ale zarazem i wiary odważnej, aby prosić, nie wątpiąc. Nasza wiara niekiedy jest zbyt przeintelektualizowana, oparta bardziej na intelekcie niż na sercu. A to znak, że ta wiara jest mała. Wiara jest przede wszystkim spotkaniem mojego ludzkiego ja z boskim ty.
Akt wiary może dać tylko osoba osobie. Wiara, drodzy, również czyni cuda. Nie wszyscy w to wierzą. Niektórzy wątpią. A cuda zdarzają się i dziś. Cuda oczywiście zdarzały się kiedyś, ale tylko nieliczni, prawdziwi wierzący, prowadzeni przez Ducha Bożego, potrafią zauważyć i doświadczyć. Przykłady. Rok 2001. U siostry Marie Simon Pierre rozpoznano chorobę Parkinsona. Cała wspólnota sióstr modli się za wstawiennictwem Jana Pawła II. I w nocy z 2 na 3 czerwca 2005 roku, a więc dokładnie 2 miesiące po śmierci papieża, drżenie i niedowład kończyn ustąpiły. Choroba ustąpiła. Neurolog leczący pacjentkę od lat stwierdził, że wszystkie objawy choroby ustąpiły. Mamy rok 2011. Oto kolejny przykład. Ciężka choroba Floribeth Moradias zaczęła się 8 kwietnia dokładnie 2011 roku. Zdiagnozowano u niej tętniaka środkowej tętnicy mózgu. Była częściowo sparaliżowana. 1 maja tegoż właśnie roku obejrzała w telewizji transmisję z beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Po zakończeniu relacji z Watykanu kobieta zasnęła. Gdy się obudziła, usłyszała głos, który mówił: nie bój się, wstań. I później opowiadała dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu: największym zaskoczeniem dla mnie było, jak z obrazu, który mam na ścianie, wysunęły się jakby ręce papieża Jana Pawła II, mówiącego do mnie, abym wstała. Odpowiedziałam: tak, panie. Podniosłam się tego dnia i do tej pory jestem na nogach. Chodzę. To wiara, głęboka wiara uzdrowiła jedną i drugą osobę. Wiara, drodzy, czyni cuda. A cud? Cud jest przerwą w łańcuchu naturalnych przyczyn, której podstawą jest suwerenna i absolutna wolność Boga. Cud, można powiedzieć, jest jakimś wyłomem uczynionym przez Boga, aby objawić nam istnienie innej, nie tej ziemskiej rzeczywistości. I wreszcie cud zmusza nas do skoncentrowania uwagi, do zauważenia, że On, Bóg, jest obecny i działa. Typowym ewangelicznym cudem jest uzdrowienie, zwycięstwo nad chorobą i zwycięstwo nad śmiercią. Drogie siostry, drodzy bracia, wróćmy jeszcze na chwilę do treści dzisiejszej Ewangelii. Otóż przychodzi mi na myśl, że bywa pewien, jakby powiedzieć, szczególnie przykry gatunek ślepoty. Ślepota, która niekiedy paraliżuje człowieka w jego takim duchowym rozwoju, która może go przyprawić nawet o utratę wiary w Boga i w ogóle w jakieś szlachetne ideały. Mianowicie taki człowiek nie widzi wokół siebie tylko zło, widzi fałsz, widzi wszystko to, co jest negatywne, co najgorsze. To istotnie może człowieka unieruchomić w jakimś przydrożnym rowie.
Nie widzi on niczego, co by go mobilizowało, uaktywniało, jakoś może zachęcało i pobudzało do działania. Taki człowiek nie widzi nic dobrego. Nie widzi dowodów jakiejś wyraźnej obecności czy opieki Pana Boga. Nie widzi oczywistych ludzkich cnót, nie widzi zalet u innych. Nie widzi dobrego przykładu. Ale powiedzmy sobie szczerze, może tacy ludzie czy taka osoba widzi po prostu tylko samego siebie, swoje własne oblicze w lustrze. Każdy zdolny jest dojrzeć na zewnątrz tylko to, co ma jakiś odpowiednik w nim samym. I nie można widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzi się w sobie. Jeżeli widzi się w sobie tylko krzywdy i jakieś rany, czy powiedzmy zaciekłe urazy, to wokół siebie dojrzymy tylko prześladowców. Jeżeli jest w nas gniew, obraza, zawziętość, to i wokół siebie dostrzegamy tylko ludzi godnych oburzenia i potępienia. Drodzy, otworzyć więc trzeba oczy przede wszystkim na samych siebie. Przyjrzeć się samym sobie. Przypatrzyć się uważnie sobie samemu. Dojrzeć u siebie braki, które na przykład irytują tych, którzy są obok nas. A jeszcze lepiej postarajmy się zobaczyć najpierw u siebie bodaj trochę życzliwości, dobroci, wyrozumiałości. Żyjmy wiarą. Żyć trzeba wiarą. Powiedz mi, jaka jest Twoja wiara, a powiem Ci, jakim jesteś chrześcijaninem. Powiem Ci, jakim jesteś katolikiem. Współczesny świat oferuje nam wiele środków ułatwiających kontakty, lecz mimo to te międzyludzkie, prawdziwie osobowe kontakty są rzadkie, naznaczone niekiedy jakimś chłodem, obojętnością, dystansem. Jesteśmy chorzy na indywidualizm. Jesteśmy chorzy na wzajemną podejrzliwość. Produkujemy niekiedy strach, wrogość wobec siebie. A ile uczuć negatywnych, zgorzknienia, chęć ucieczki donikąd. Wsłuchiwaliśmy się przed chwilą we fragment najbardziej tajemniczej księgi Nowego Testamentu, mianowicie Apokalipsy świętego Jana. Właśnie ta księga jest dopełnieniem całości objawienia Bożego. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość, ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Bóg widzi nasze czyny. W dniu wczorajszym pozwoliłem sobie zwrócić na to uwagę. To z czynów będziemy rozliczani. Ale Bóg, nawet że widzi nasze czyny, szanuje naszą wolność. Czy kiedyś, droga siostro i drogi bracie, poczyniliście refleksję nad swoim życiem religijnym? Czy poczyniliście refleksję nad stanem swojej wiary? Czy dokonaliście zbawczej samokrytyki? A może odstąpiliście od waszej pierwotnej miłości, od tej pierwotnej, czystej wiary? A przecież wiara daje nam jasną wizję życia. To wierzę człowiek odszuka sens swojego życia,
Człowiek wierzący powinien całą swą sferę prywatną budować w perspektywie wiary i dekalogu. Może niekiedy chciałoby się życie wiary zamknąć w murach kościoła, w przysłowiowej zakrystii, zepchnąć sferę myśli i uczuć. Są tacy. Chciałoby się widzieć wierzącego jako rozdwojonego człowieka i redukując wiarę do roli szaty świątecznej, którą przywdziewa się w niedzielę idąc do kościoła. Są tacy. Drodzy, możemy sparafrazować usłyszane słowa księgi Apokalipsy świętego Jana. Kościele w Ożarowie Mazowieckim, mieszkańcu Ożarowa Mazowieckiego, mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej wiary, wiary ojców swoich przekazywanej w domu ustami dziadków i rodziców. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość, ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Wiara i nawrócenie. Drodzy, Słowo Boże skierowane dziś do nas jest wezwaniem do nawrócenia. Jest wezwaniem do pogłębiania naszej wiary. Słowo to poucza, że wielkość życia chrześcijańskiego polega na pragnieniu nawracania się i gotowości do nieustannego nawracania się. Jeśli usłyszymy wielokrotne wezwanie do nawrócenia i otworzymy się na światło Ducha Świętego, wówczas każdy z nas przekona się, że naprawdę wierny jest Bóg, dobry jest Bóg i nie dopuści na nas próby ponad siły, ale dopuszczając utrapienie, udzieli zarazem nam mocy, żebyśmy to utrapienie czy tę pokusę bezpiecznie przejść mogli. I kończąc, Bóg daje łaskę przejrzenia także tym, którzy już nie mają nadziei. Do niewidomego z Ewangelii Chrystus jak powiedział? Przejrzyj, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Nie ma zatem sytuacji beznadziejnych w naszym życiu. Nawet gdyby ono było najbardziej kalekie. W takich okolicznościach staje przed nami Bóg, który jest dobry. Pamiętajmy, On jest dobry. Mówię to tak, aby się do tych słów każdy z nas uśmiechnął i wyciągnął ręce jak do promieni słońca. Chciałbym tak powiedzieć, byś nie tylko usłyszała, ale żebyście odczuwali, że Bóg jest dobry. Tak uczy nasza wiara, tak mówi katechizm. Bóg jest dobry, a wiara czyni cuda. Amen.